Omówiliśmy sobie, jakie są różnice między nieważnością a odfrankowieniem, skąd wywodzą się te dwie sankcje VAT umowy kredytowej. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w pieniądzu. Nasz słynny kredyt, 300 tysięcy, przeliczany jest po kursie kupna na 150 tysięcy franków i gdybyśmy go chcieli spłacić tego samego dnia, po kursie sprzedaży zapłacilibyśmy 330 tysięcy złotych. Jeżeli mamy nieważność umowy kredytowej, do tej pory spłaciłam już 250 tysięcy złotych. Bank uważa, że moje saldo wynosi 413 tysięcy, ale przecież umowa jest nieważna, więc tego salda nie ma. Co zatem robimy? Bank mi dał bez sensu, bez umowy, bez papieru 300 tysięcy złotych. Ja również jemu dałam 250, również bez tej samej umowy, której przecież nie ma. Bo jeżeli umowa była zawarta w 2008 roku i nawet do tej pory ją sobie spłacam, to przecież jeżeli sąd stwierdzi tutaj, że umowa jest nieważna, tutaj mamy 21 rok, tu będzie 23. Jeżeli w 23 roku sąd stwierdzi, że umowa jest nieważna, to ona była nieważna od samego początku, jej po prostu nie ma. Czyli musimy to rozliczyć. Dawniej była teoria salda, sądy to stosowały nagminnie, twierdząc, że nic nam się nie należy, bo i tak jeszcze wisimy do banku 50 tysięcy. Natomiast dzięki Bogu od 16 lutego 2021 mamy teorię dwóch kondycji, zgodnie z którą należy nam się zwrot 250 tysięcy. A jeżeli bank chce dostać 300 z powrotem, to niech sobie o to zadba, żeby je dostał. W rozliczeniu z bankiem ja mówię, że umowa jest nieważna, weźcie sobie te moje 250 tysięcy, dopłacam 50 tysięcy złotych i jesteśmy kwita. Proszę zauważyć, jaka jest różnica między tym, co bank oczekuje, a tym, co ja wiem, że on powinien dostać. Mamy 363 tysiące, tyle jesteśmy na plusie przy nieważności umowy kredytowej. Jeżeli mamy odfrankowienie, te nasze słynne klauzule abuzywne, ich po prostu nie ma. Nie ma tej kwoty we frankach, odtąd w tą stronę już w zasadzie nam wszystko znika. Co nam zostaje w umowie? Zostaje nam 300 tysięcy, no i oczywiście LIBOR. Jeżeli mamy algorytm polegający na tym, że wyliczamy ratę z kwoty 300 tysięcy złotych opartej na LIBORze, to znaczy, że nasza rata nie powinna wynosić 2 tysiące, tylko ona powinna wynosić maksymalnie 1000 zł. Więc jeżeli ona powinna wynosić 1000 zł, a płaciłam 2 przez 13 lat, no to ja mam ogromną nadpłatę. I ta nadpłata wynosi 97 tysięcy, a moje saldo nie wynosi 413, tylko 191. Więc jeżeli sąd stwierdza, że umowa jest nieważna, zwracam do banku 50 tysięcy, jestem kwita. Jeżeli sąd stwierdzi, że umowa jest ważna, czyli możemy zachować schemat, że Ala lubi koty i to jest ok, bo w tym, że Ala lubi koty, to również mieści się to, że lubi je czesać, to w tej sytuacji dalej sobie spłacamy ten kredyt. Ja akurat chciałabym dostać te 97 tysięcy, chętnie bym je wydała i spłacała sobie najtańszy kredyt na świecie, złotowy, oprocentowany LIBOR-em. Ale oczywiście można zrobić inaczej. Można zaliczyć te 97 tysięcy na poczet salda i nie spłacać raty 1000 zł takiej, tylko spłacać sobie już z tego pomniejszonego salda, tam z około 100 tysięcy, spłacać sobie ratę po 500 zł miesięcznie i tak też można. I nadal to pozostaje najtańszy kredyt na świecie. Dziękuję.